W czasie pięciodniowej akcji Znicz 2018 na polskich drogach doszło do 408 wypadków, w których zginęło 50 osób, a 502 zostały ranne. W tej statystyce Suwalszczyzna świeci przykładem. Na naszych drogach nie odnotowano ani jednego wypadku, a co za tym idzie, nikt nie zginął i nie został ranny. Doszło wprawdzie do 20 kolizji, ale uszczerbku w nich doznały na szczęście tylko samochody. Pochwalić jednak suwalskich kierowców się nie da. W terenie kraju policja zatrzymała niemal 1300 pijanych kierowców i tutaj już mieszkańcy Suwalszczyzny przykładem godnym naśladowania nie błysnęli. Funkcjonariusze zatrzymali aż 8 osób jadących na tak zwanym podwójnym gazie. Rekordzista to 55-letni mężczyzna, który wsiadł za kierownicę Volkswagena mając 2,5 promila alkoholu w organizmie. W całym województwie podlaskim w ręce policji wpadło 43 pijanych kierujących. Jak łatwo policzyć, niemal 20% to mieszkańcy naszego rejonu. Do wyobraźni i rozsądku osób siadających za kółko po spożyciu alkoholu wciąż zbyt rzadko trafiają argumenty, że rozpędzony do 50 km na godzinę samochód osobowy przy należytej reakcji kierowcy i układu hamulcowego zatrzyma się około 30 metrów od rozpoczęcia hamowania. W przypadku spóźnionej reakcji kierowcy każda sekunda to kolejne zabójcze metry. Już przy stężeniu 0,5 promila czas reakcji kierowcy wydłuża się, natomiast przy stężeniu od 0,5 do 1 promila czas reakcji na bodźce wzrokowe wydłuża się o około 40%, natomiast reakcja na bodźce słuchowe pojawia się z 30% opóźnieniem. Badania wskazują, że przy stężeniu alkoholu we krwi przekraczającym 1,5 promila ryzyko spowodowania wypadku zwiększa się aż 120 razy.